witam w dzisiejszym odcinku. Szumi, Glęcu, Wiki zmierzą się w kilku konkurencjach, by wyłonić zwycięzcę. A do wygrania oczywiście są pieniądze. Ile? 1000. Wow! 1000 złotych? 1000 złotych! Ile to jest? Pokaż, na koncie bankowym. Pokaż. Uczestników mamy 3, za każdą konkurencję utrzymują odpowiednią ilość punktów, później je sumujemy, no i wyłaniamy zwycięzcę. Proste zasady, wow! Szymonie, jak nastawienie do gry? Nastawienie bardzo dobre, 1000 zł to bardzo dużo pieniędzy, także jestem bardzo gotowy do gry. Piłka jest jedna, bramka jest jedna. Dobrze. Już mi w dumę. Kuba, on ci z***ł tekst, ale co, nieważne. Jak nastawiasz? Ci tekst? Przepraszam. Nie przejmuję się. Powiedz to, powiedz to. Przepraszam. Nie. Nie. Piłka jest jedna? Piłka jest jedna. Bramka jest jedna? Bramka jest jedna. Nas jest czterech. Trzech. Czterech. Uczestników jest czterech. Trzech jest uczestników. W sumie pięciu, gdy policzyć. No w sumie jeszcze. O, też Krzysiek, siema. I Wiktoria, jak nastawienie? Skoro znamy już wszystkie, skoro znamy nastawienie naszych zawodników, przechodzimy do konkurencji numer 1. Pierwsza konkurencja to strzał piłką do bramki. Ej! Dobra, śledzie nie wytrzymamy, ale wygrałeś. Wygrałeś. Nie, miałem się wytrzymać. To pękło, no. Nie tylko na tym polega ta konkurencja. Jeszcze wcześniej każdy zawodnik będzie zakręcony 10 razy wokół własnej osi, a później na czas muszą strzelić gola. Kto będzie miał krótszy czas, ten wygrywa. Proste? No proste, Krzysiu, nie? A jak? Dobra, Szumi, jesteś gotów? Jestem gotów. Dobra, 10 razy lecisz. 10 razy. 10 razy wokół własnej osi. Dobra. Lecisz. Raz. Dwa. I start. Lecisz. Do łóżka, lecisz. do łóżka. Dawaj, no, daj do bramki! Dawaj, Kuba! Czekaj, Szumi! Się chce. Jak się pan czuje po golu? Dobrze. Bie mi się we łbie. Czyli wszystko w normie. Dobra, jego czas to było 10 sekund, 59 setnych, ale przyznaję, zbyt późno kliknąłem, więc sekundę odejmujemy. 9,59. 9,59. A, i jak coś do jasności. Zaczynamy liczyć czas dopiero po wykonaniu 10 obrotów. Wiadomo. Dobra, Wiki. Czy nie wiem, w którą? Może do przodu. Raz, dwa, ale szybko, trzy. Go, 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 go. Ej, ale sprytnie. Stawka. Aj, 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 aj. Mogę od tyłu? Wiesz co jest od tyłu? Liczy się, był gol, tylko była taka moc, że przebiło siatkę. 24 sekundy, 81 setnych. Od tyłu, ale weszło. Ziemia się obraca przez 24 godziny, patrzcie na mnie. Jakie turbo! 10! Start! Juju! Kuba, dawaj! Wow! 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 Bramka jest gotowa do zapakowania w pudełku. No i Kuba wygrał, 6,21. Tutaj też troszeczkę później kliknąłem, ale i tak jest, no, dominacja. Świetnie, wygrałeś pierwsze miejsce. Szumi... Szumi drugie. Wiki trzecie. Teraz czekaj, muszę sobie przypomnieć. Przed rozpoczęciem odcinka zapytaliśmy osoby z Fandera, jak obstawiają dzisiejszy odcinek, a tak wyglądały od nich odpowiedzi. Karolina, kto wygra? Szumi, Glęcu czy Wiki? Solidarność, Jajników, Wiki. Szumi, Glęcu czy Wiki? Marek. Ja nie biorę udziału. Trójka. Czyli Wiki. Dobra. Kto wygra? Kup? Czekaj. Czekaj na chwilkę, proszę. Dziękuję. Kto wygra? Glęcu, Szumi czy Wiki? Myślę, że Wiki, ale nie wiem, jaka jest konkurencja. Dobrze. A ty, Krzysiu? Na kogo stawiasz, Krzysiu? No, wiesz co, ja tu myślę, że Glęc to jest mocny zawodnik, popisał się w pierwszej konkurencji. Zobaczymy, co jeszcze z siebie da. Czyli stawiasz na Glęca? Tak, Glęc to wygra. A skoro o obstawianiu mowa? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fortuna, czyli legalny bookmacher. Jeżeli chciałbyś dodać sobie więcej emocji podczas oglądania Mistrzostw Świata w piłce nożnej, to Fortuna jest dobrym wyborem. Łatwa i prosta aplikacja, z którą obstawianie jest szybkie i wygodne. Ja sobie w tym momencie obstawię mecz czwartkowy, Portugalia... z Ganą. Dobra, postawimy po prostu wygraną dla Portugalii. Wpłacimy. Ja nie jestem bogaty, wy może jesteście. Ja wpłacę dyszkę. Wygram 13,90. Ale zawsze 3,90 w kieszeni. Kupon został przyjęty. Nice. Ja nie jestem ekspertem. Ty? Może tak, może nie. Ale to nieważne. Ważniejsze jest dobra zabawa oraz dodatkowe emocje podczas oglądania meczu. Glęcu, a ty obstawiałeś już coś? Nie, ja obstawiam tylko jedną drużynę.
Argentynę, no. Bo Messi. Ty lubisz Messiego? Ja wolę Cristiano na przykład. No dobra. Glencu, spokojnie. Jeżeli to był twój pierwszy zakład, to luz. Z Fortuną pierwszy zakład do 600 zł jest bez ryzyka. A dodatkowo przy użyciu kodu VITA otrzymujecie dodatkowe 10 zł na grę przy dokonaniu pierwszej wpłaty. To tyle i wracamy do odcinka. Druga konkurencja, zwis na drążku. Najkrótszy czas, przegrywam najdłuższy, wygrywam. Proste. Kto pierwszy? Wiki! Hoho, let's go! Kochani widzowie, ja wiem, tutaj mam mężczyzn, mamy jedną perełeczkę, kobietę Wiktorię, uwzględniłem to, więc następne konkurencje będą też, myślę, troszeczkę bardziej poddyktowane dla Wiktorii. Wiki, gotowa? Nie. 3, 2 i 1. Leci! A pamiętajcie, co ma wisieć, nie utonie. Wiesz, gdyby to podstawa, znasz nie od skóry. Ja nie dam rady, bo ja się jestem spadł. Powiedz kiedy, to wiesz, że to jest lawa. A wy pamiętajcie, by zasubskrybować oczywiście... Nie, moje! Wiktoria, 29 sekund i 5 setnych. Ale słabo, by mi muszę poprawić. Może jeszcze wygrasz. Ja bym miał palce. No mój. Właśnie zalecenie. O, niczego nie podpisywaliście. Też fakt. Czyli to jest na korzyść mnie, czy was? Właśnie nie wiem. Dobra, Szumi, are you ready? Jestem ready. 3, 2, 1. Leci. Pasuje mu tak, nie? Taka łapka. Taki szympans. No nie. Ale też długo nie wytrzymam. Nie. O nie, moja ręka, kurwa, mój nadgarstek. O, Szumi, nie może być. Wygrałeś. Nie. Kiedy masz operację? W przyszłym roku chyba. Kurde, Szumi, zapomniałem o twoim nadgarstku. Ja też. Ale... Ała! 13,63. Zdjęła 13, zobaczycie, jeszcze to wygrał. A teraz uwaga, przychodzi najsłabszy. Nie wie co to drążek, w ogóle nie chodził na żadne drążki, nie podciągał się, nie obciągał nic kompletnie. Ja znam jeden drążek, który mogę złapać. I mogę to pobić rekord. A! Chyba jesteś gotów? Nie, jestem. Może jedną rekord robić. W sumie, ej, to by było. 3, 2. No dzisiaj masz usprawiedliwy, bo. Nie, sprawiedliwy. Chyba wystarczy mi 30 sekund. Okay. Dobra. Ile jest? 20. O! Ło! Chyba chcesz pobić rekord? A ta? No. A ile jest? To jest 36 sekund. Okej, okay, teraz mogę ten. Możesz iść. No dobra, ja muszę to rozsywać, tak też kurwa. Kurwa! To co? Chyba 20 do minuty dobijasz? Do minuty. No, jeszcze 8 sekund. Ale... Minuta już minęła. Dobra, pasz minutę. O Boże, minuta 2 sekundy. No całkiem dobrze, ale to tobie akurat czas jest liczony 1/3. Glencu pierwsze miejsce, Wiki drugie miejsce, Szumi trzecie miejsce. A teraz sobie wszystko wpiszę tutaj do aplikacji, bo zapomnę. Dobra, konkurencja numer 3. Aktualnie na podium jest Glencu. Zaraz za nim remis. Wiki i Szumi. O! Mają w sumie 3 punkty, czyli połowa tego, co ma Glencu. Tu się może wszystko odwrócić. Konkurencja numer 3 to gra pod tytułem Yoink Me. Yoink Me, Yoink Me. Tworzymy wieżę z kubków oraz kartek. Następnie ciągniemy za te kartki, kubki stakują się w jedno i kto zrobi to pierwszy, oczywiście wygrywa. Tu nie musimy odliczać czasu, po prostu zobaczymy na własne oczy, kto był pierwszy, kto był drugi, kto był trzeci. 3, 2, 1, start! Ej! Przestań! Ale skupek. Czy ja mu powinienem odnieść za to punkty? Tak! Nie, nie, ja bym chciał... No przestań! Tu mi pokaż. Było dobrze, ale najważniejsze jest ułożenie prawidłowo właśnie tej wieży. O! Nice, Wiki! Od nowa! Uspokój się! O, Szumi, nice! Nie! Czy trzeba po kolei? Dobrze. O! Czemu raz! Kolei? Serio? Dwa! O! Proszę iść! Ej, no co moją kartkę zabierasz? Czy mi masz tutaj? O, dziękuję. Jak wam teraz się przewróci, to możecie wystarczy zrobić z trzech. To jest niesportowe zachowanie. Wystarczy z trzech! Ale nie próbować z czterech! Nie, wystarczy z trzech, naprawdę. To była moja kartka! Czy stylu? Tak, może ze stylu. Stylu? Czekaj, stylu? Stylu. Zamknij się! O! 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 O
Glencu trzecie miejsce, a teraz przechodzimy do konkurencji numer... Kolejna konkurencja, czwarta tym razem. Konkurencja artystyczna. Nasi uczestnicy mają za zadanie narysować mnie. 5 minut. Okej. Z tymi oto przedmiotami. Przed sobą macie farbki, siedzę tak. Mam tutaj czajnik, tu mam banana. Musicie mnie narysować. A tak jak jesteś teraz? Tak, okej. Macie otwarte? Aha. Super, no to czas, start. Ja farbek nie mogę otworzyć. Ja mam ułatwienie włączone. Musicie zobaczyć, ułatwienia, żeby nie musicie patrzeć na mnie. Nie, sprytnie. Dobra, potrzebuję już drugą kartę. Marek, przepraszam ci za ten nos. Nie ma sprawy. On jest tak krzywy. Zmieniliśmy im czas. Dodaliśmy im trochę więcej. Bo 5 minut jednak było zbyt krótko. Nie wiedziałem, że oni się będą aż tak starali. Więc dostali sumarycznie 10 minut. A teraz już nie podglądam, bo nie chcę sobie psuć efektu końcowego. Zamykam oczy. Trzy. Dwa. Jeden. Koniec. Odkładamy pędzel, odkładamy farbki i przechodzimy do oceny. Ogólnie to ciężko, najcięższe zadanie, bo żeby jakby zaprezentować piękność Marka, nie do zrobienia. Starałem się zrobić, narysować to, że jest dla mnie aniołkiem. Narysowałem mu skrzydła, wiadomo, są białe, z tego nie widać na białej kartce. Wzorować tak jak tu wygląda. Ja go widzę jako aniołka, sorry. Tu napisałem jeszcze, też nie widać, ale on przystojny. Za każdym razem, jak Marek jest, to słuchaj taki, ale on przystojny. Jest piękne. Za każdym razem to słychać. No oczywiście mam czajnika tutaj. Tak widać, że to jest czajnik, trzyma go, dusi go. No i banana. No i ogólnie Marek widać, że jest duży chłop. Nogi ma normalne, ale że Marek jest tak mega szeroki, no to musieliśmy zrobić mu nogi mniejsze, żeby pokazać jakby jego wielkość. Moi drodzy, u mnie to wyglądało tak, że starałem się go moimi umiejętnościami jakkolwiek odwzorować siedzącego tutaj. Myślę, że z tego wszystkiego najlepiej mi wyszedł czajnik. Zapomniałem w ogóle, że na przykład twarz też ma kolor i nie przemyślałem tego, ale dłonie mają kolor, tutaj niedokończona dłoń, ale jest okej. Okay. Jako jedyna nadałam kolor twarzy Marka. A tak poza tym to wyszło mi średnio, ale liczę na to, że Marek mnie lubi i da mi punkty. Żeby troszeczkę urozmaicić i sprawiedliwie ocenić, zaprosiłem Karolinę. Jest ekspertem od obrazów i dzieł artystycznych. Karolino, jak myślisz, który z tych trzech ci się najbardziej podoba? Ogólnie zamysł był taki, że trzymają właśnie czajnik oraz banana w dłoni. Oczywiście kreatywność, tak. Kreatywność też jest i na plus. Tu zakładam, że to jest czajnik w sensie z YouTube'a. Tak, złapałam. Ej, tu są skrzydła. Widać delikatny zarys skrzydeł. To jest co? Deon. A, ale on przystojny. Nie wiem, czy tego nie wybierzesz w takim razie. No troszeczkę wylizana dupka jest, nie ukrywam. Powiem tak. Tu mi się najbardziej podoba twarz. Mm-hmm, tak, to prawda. Też tutaj jest zgadzam. Koncepcja kreatywności top. Mm-hmm. Tutaj jest tak. Tutaj troszeczkę. Znaczy powiem tak. Szaro ponuro. Ale wiesz, ja w sumie też jestem tak ubrany. Wiem, i też mamy teraz jesień, taką brzydką, smutną. Ja bym jednak była w stronę tych dwóch. No i powiem ci, że mam problem. Oceniamy talent artystyczny, nie kreatywny. Byłbym bardziej za tym artystycznym, aczkolwiek tutaj nie spodziewałem się aż tak... Przekminienie takiej kreatywności. No mam dalej. Mimo wszystko, ja uważam, że jednak tu jest pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. Też tak? Tak. Też tak? Ustalone. Mamy. Osoba, która zrobiła coś, co nie było zadaniem, wygrywa chyba drugie miejsce. Jak? No, czy nie było w zadaniu, powiem tak. Banan jest, czajnik jest. Tutaj brakuje. Nie, tutaj. Tu brakuje. Czajnik. No jest czajnik. Jest czajnik. No. Tutaj nie ma nóg, tu są nogi. Tutaj jest wszystko i tu jest naprawdę bardzo ładny obrazek. Ja bym sobie go zawiesił w domu, no zobaczcie. Ej, serio jest bardzo ładny. Mi się strasznie podoba. No. Kurwa, ta broda taka męska. Ja tam wiem za dużą głowę albo za duży tłum. Znaczy się, tutaj jest jeden kłopot, ja tu wyglądam jak inny z Gry o Tron, tylko jest zły kolor oczu. Czyli tak, tu zakładam Wiktoria, pierwsze miejsce, Glencu drugie miejsce i Szumi trzecie. Chyba, że damy dwa drugie miejsce. Jestem za. Nie? Dobra. Pierwsze, drugie i drugie. Nie! Yes! 3 punkty, 2 i 2. Dobra, to mi się podoba. Zgadza się, lewo, tutaj prawo. Tutaj doceniam czajnik. No bardzo ładnie wyszedł, zobacz, banan ma końcówkę. Dodaję do punktacji i przechodzimy do ostatniej konkurencji. Piąta. Piąta, no. Piąta, dzięki.
Ostatnia konkurencja, piąta, podbijanie balonu. Proszę wybrać sobie kolor. Ale to nie jest zwykłe podbijanie balonem. Możecie sobie już nadmuchać według własnego uznania. Komu pierwszy balon spadnie, przegrywa. Ostatnia osoba z balonem w powietrzu wygrywa. Mogą sobie nawzajem wybijać, przeszkadzać. No i tyle. Szumi ma małe szanse na wygraną. No nie ma szans na wygraną. No, ale może za to na przykład zemścić się na którymś z uczestników. 3, 2, 1, start. Nie! Nie? Chyba nie, raczej. Nie, czemu ich nie atakuje? Zaraz zacznę ja atakować. Aaaa, sorry, parapet też się liczy jak masz dziurę. Nie! Wiki! Przegrał! Kuba już de facto wygrał tak naprawdę. Kuba, Ja! Sumujemy wszystkie punkty. O mój Boże. O nie. O mój Boże. O nie. Szumi, 10 punktów. Let's go! To ja cię bo kiepsko z matmą. Glęcu, 11 punktów! Kurde! Jeden punkt. I teraz pytanie, czy wygra Wiki czy Glęcu? Jak obstawiacie? jak potraficie się dodawać, to już pewnie wiecie. Raz, trzy... Wiki ma tyle samo punktów, co Szumi. 10 punktów, czyli zwycięzcą jest Glęcu!